piątek, 18 lipca. I 24 wyruszamy na Audio River. To festiwal. Będzie taka podróż lajtowa, pewnie samochodem albo pociągiem zorganizowana. To i kamp czyściutko, wszystko elegancko. Po dniu przerwy jedziemy od razu na Woodstock. No i tam się zacznie najgorszy syf, brud, smród i ciemna rozpad. Po Woodstocku 4 sierpnia jest Boom Festival w Portugalii. I tak sobie myślimy, żeby nie najgorzej by było się wybrać tam stopem. Ale to jest po prostu kawałek świata. Ciekawe, czy nam się uda i którego dnia byśmy dojechali, bo w sumie większość ludzi mówi, że trzeba by było z tydzień, żeby tam dojechać. 3400 km z Kostrzyna do tego miejsca w Portugalii. To nie będziemy jechać tydzień albo miesiąc. No nie wiem, ja na razie tak sceptycznie to widzę. Ja strasznie chcę jechać na Booma, ale nie wiem, czy nie wypadałoby wcześniej jechać i czy to zda egzamin, jak wyjedziemy tak późno. A, 2 dni, 3 dni, nie wiem. Najgorzej będzie w Portugalii. Przez całą Portugalię trzeba wszędzie przyjechać. Fajnie, jakby się udało. Szarańcza sobie jedzie. No nie jadą autobusem, każdy płaci po 800, mają 2 tygodnie, jeszcze sobie Eurotripa robią. A my w 2 tygodnie zrobimy Woodstock, Audio River i wrócimy do domu z Portugalii? No nie, no przesadziłem, ale ja myślę, że fajnie by było wrócić 10 do domu. No? Jak się 11 kończy boom? 11 się kończy boom? Tak. A nie 7? To tydzień trwa. Od 4 do 11. No to na pewno dojedziemy na boom. No ale to co, jeden dzień będziemy być fajnie. Ej, idziemy z tą kamerą. A trzeba ogarnąć, czy hajsu nam starczy. 17, żebyśmy byli w tym linie. No dobra, to kończymy wtedy. Lecimy do domu i będziemy myśleć... Ja pierdolę! Będę się drapać cały czas. Dobra, właśnie kończymy dom. No, to ten.
What's up?